Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jako reporter wybiorę się, aby zdokumentować dla Was wydarzenie w Beskidzie Wyspowym. Jedziemy do miejscowości Lipnica Murowana, która jest niezwykle interesującym miejscem. Muszę tam dojechać PKS-em, a po co tam jadę, za chwilę się przekonacie. Jest to bardzo związane z dzisiejszym dniem, czyli niedzielą palmową. Miejmy nadzieję, że mojemu sprawnemu reporterskiemu oku uda się uchwycić wszystko, co najpiękniejsze w tym zwyczaju. Ruszamy w drogę. Przez półtorej godziny tłukłem się PKS-em. Jak widzicie, jest to dość nietypowa miejscowość, co widać ze zdjęć lotniczych. Jest to charakterystyczna zabudowa średniowieczna o typie owalnicowym, a sama Lipnica powstała w 1326 roku z rąk naszego króla Łokietka. Że jest to naprawdę niewiarygodne zamieszanie, coś niesamowitego. Będzie miała pani ze skóry? To więc słuchajcie, jak to było z tymi palmami, po które tutaj tak przyjechałem? Początek konkursu palm sięga 1958 roku. Wtedy to pan Józef stwierdził, że zamiast wystawiać po prostu palmy w kościele, jak co roku można zrobić konkurs na rynku i obudzić jakiegoś ducha rywalizacji. No więc tak to wszystko się zaczęło. W tym roku został pobity kolejny rekord. Konkurs ma dość restrykcyjne zasady, m.in. wnętrze rdzeni palmy musi być zrobione ze świerkowego strugonego patyka, a na to mają być nawinięte witki wierzbowe. Całość musi być na tyle cienka, żeby twórca mógł objąć to swoimi własnymi rękami. Teraz coś na temat tego kościoła, do którego właśnie weszliśmy. Jest to kościół świętego Leonarda. Jak widzicie, konstrukcja 100% drewniana, powstała w XII wieku. Jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dlaczego? Bo jest to jeden z niewielu takich zabytków klasy światowej, gdzie forma gotycka przetrwała w niezmienionej formie, bo nie został przebudowywany. Jak widzicie, wnętrze kościoła pokryte jest gęsto polichromią. Zajrzyjmy teraz za ołtarz. Tam znajduje się taki słup dębowy. Jest to pozostałość po pogańskiej gontyni, czyli miejsce, gdzie po prostu poganie czcili światowida. A teraz posłuchajcie pani, która zajmuje się tym kościołem. No i cztery kościoły, jedna taką niedużą parafię. Jak w Monako na czwarty jest troszkę dalej od Lipnicy, Boruka, taka miejscowość, w stronę Krakowa. To jeszcze poprzedni proboszcz właśnie, że to wtedy on ten klucz miał, to mi tak jeden pan opowiadał, że tak przychodził byle kto, dawał, otwierał sobie, chciał zobaczyć, no nie było tyle turystów i takiego zainteresowania, bo teraz to przed zonie wakacyjnym to bardzo dużo z Japonii przyjeżdża, no z całego świata. Lokalne ciasto pycha. Teraz czekam cały czas na przystanku. Pamiętajcie, aby oczywiście zasubskrybować ten kanał, żebym mógł robić takie fajne rzeczy. Nie jedziemy.